Współpraca zawsze się opłaca. Dlatego prezes zarządu portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach, Wiktor Wójcik, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych samorządów i przedsiębiorców. 24 kwietnia podpisał kolejną już umowę partnerską, tym razem z burmistrzem Mrągowa Stanisławem Bułajewskim. Właściwie była to formalność, bo relacje biznesowe z Mrągowem już od dawna przynoszą wymierne korzyści. Jest to taka brama, jedna z bram wjazdu na Mazury. Przebywają tam w sezonie tysiące turystów, jest duża baza hotelowa. Dla nas reklamy nasze umieszczane w Mrągowie czy bezpośrednio w hotelach są wartością dodaną, bo żyjemy z tego, że pasażer czy mieszkaniec jakiejkolwiek części Polski czy Europy dowiaduje się, istnieje port lotniczy Olsztyn Mazury. Dzięki temu zarówno Mrągowo odwiedzi więcej osób, więcej turystów, a Szymany zyskają bardzo fajnego partnera, dzięki któremu też mam nadzieję, a nawet pewność, że ta liczba osób korzystających z lotniska drastycznie wzrośnie. Malownicza sceneria lasów i jezior, pośród których położone jest Mrągowo, to nie jedyne atuty, które przyciągają licznych gości. I jest to także miasto pełne wydarzeń kulturalno-sportowych. To tu królują kabarety, koncerty czy słynny piknik country. To po prostu festiwalowe Mrągowo. To powoduje, że ta liczba osób, które chciałyby do nas dotrzeć liniami lotniczymi, też jest duża. Stąd też podpisanie tego typu porozumienia. Mrągowo to nie tylko turystyka i rozrywka. W perspektywie gości może być jeszcze więcej, bo gospodarz miasta chce przywrócić jego dawną, cenną funkcję uzdrowiska. Także właśnie tu lokują swoje siedziby coraz większe firmy, a z usługi cargo na warmińsko-mazurskim lotnisku jako pierwsze skorzystały właśnie mrągowskie firmy. Ci przedsiębiorcy, którzy są w naszym województwie, mogą wysyłać swoje towary za granicę i to już się dzieje. Gro przedsiębiorców wysyła swoje towary chociażby do Dubaju. Dzięki dotychczasowej współpracy z samorządami i przedsiębiorcami port lotniczy wychodzi z kryzysu, jakim dla wszystkich była pandemia. Chętnych do korzystania z usług lotniska przybywa. Pojawia się samolot, pojawia się trasa Szymany Kraków, Szymany Wrocław. Okazuje się, że są już inwestorzy, którzy wiedząc o tym, że te połączenia funkcjonują, inwestują w naszym regionie. Powodów do prowadzenia działalności gospodarczej właśnie tu niebawem przybędzie. Gmina Szczytno otrzymała blisko 70 milionów dofinansowania na tereny inwestycyjne. Otwarte zostały oferty na przetarg, wkrótce zostanie przetarg rozstrzygnięty, więc powstanie uzbrojenie terenów, uzbrojone zostaną tereny inwestycyjne, blisko 100 hektarów terenów samorządu województwa, więc to jest kolejny obszar do rozwoju tej strefy. Której sprzyja funkcjonujący już od 7 lat port lotniczy Olsztyn Mazury. Wypełnił on pustkę komunikacyjną północno-wschodniej Polski. Zawsze mówiłem, jak tutaj byłem w radnym sejmiku, że 2,5 kilometra autostrady prowadzi do nikąd, a 2,5 kilometra pasa startowego prowadzi do każdego miejsca na świecie i na pewno funkcjonowanie lotniska w Szymanach to jest strzał w dziesiątkę. Ja zawsze to mówiłem, nie tylko dziś, ale zawsze broniłem Szyman, bo faktycznie to jest rozwój. Rozwój okolicy. Nie chodzi też o to, by lotnisko szybko osiągało zyski i było na plusie, ale by rozwijał się region i ten region się rozwija i to widać. Dziś z Szyman można polecieć do Krakowa, Wrocławia, Dortmundu i dwóch portów w Londynie. Kompleksowo obsługiwane są również małe samoloty.